Jest zima 1980 roku. Jesteśmy w małym mieście o nazwie Langby. 19-letnia Jean Hilliard jedzie do domu po spotkaniu z przyjaciółką. Robi skrót i skręca w oblodzoną śliską drogę. W ciemności traci kontrolę nad pojazdem z napędem na tylne koła. Samochód wpada do rowu. Światła awaryjne, padający śnieg, noc i trzaskający mróz. Jean wysiada z samochodu, ma na sobie jedynie zimowy płaszcz, mitenki i kowbojki. Temperatura powietrza jest dużo niższa niż w zamrażarce. Jean jest pewna, że jej przyjaciółka mieszka niedaleko, więc zaczyna iść w tę stronę. Wspina się na wzgórze i zdaje sobie sprawę, że obrała złą drogę. Chyba się zgubiła. Dziewczyna idzie jeszcze przez kilka kilometrów, gdy w oddali dostrzega dom przyjaciółki. Zmarznięta idzie w tym kierunku. Nagle wszystko robi się czarne, a Jean traci przytomność. Następnego ranka rolnik Wally Nelson budzi się w świetnym nastroju. To w końcu święta. Za oknem krajobraz wygląda jak z zimowej bajki. Wychodzi z domu i nagle dostrzega ciało Jean Hilliard, leżące kilka metrów od jego ganku. Wally podchodzi do dziewczyny, potrząsa nią i ogarnia go przerażenie. Jej ciało jest sztywne i zimne, niczym zamarznięte drewno. Dziewczyna ma otwarte oczy i nie porusza się. Jej włosy są zamarznięte. Wygląda, jakby była martwa, ale Wally dostrzega, że nadal oddycha. Jean w jakiś sposób nadal żyje. Wally chce wsadzić ją do samochodu i zawieźć do lekarza, ale ciało dziewczyny nie zgina się. Przypomina posąg. Wally bierze więc większy samochód i pędzi do szpitala. Lekarze przyjmują Jean, ale nie wierzą, że uda jej się przeżyć. Jej ręka jest tak twarda i zimna, że nie można wbić w nią igły. Niska temperatura, szkliste oczy i mięśnie twarde jak kamień to wynik przejścia w tryb awaryjny. Jej ciało przekierowało całą krew do najważniejszych organów, aby umożliwić przeżycie. To dlatego pozostałe części ciała wyglądają na martwe, a skóra i mięśnie na nic nie reagują. Lekarze okładają Jean kocami elektrycznymi, aby ją ogrzać. Jej rodzina ma nadzieję, że dziewczyna wyzdrowieje, ale teraz mogą jedynie czekać. Odmrożenia są tak niebezpieczne, ponieważ zamarznięta ciecz zaczyna się rozszerzać. Nalej wody do małej butelki i włóż ją do zamrażarki na kilka godzin. Następnie wyjmij, a zobaczysz, że butelka rozszerzyła się, a nawet pękła przez zwiększoną objętość cieczy. To samo dzieje się z naszym ciałem. Składamy się w końcu niemal w 70% z wody. Gdy zamarza, jej cząsteczki zmieniają się w kryształki lodu, które rozrywają błonę komórek. Kawałki lodu mogą rozciągać i niszczyć tkanki. Proces ten nazywamy odmrożeniem. Poza tym, w bardzo niskiej temperaturze, nasz organizm spowalnia procesy wewnętrzne, aby zachować siłę i energię. Serce bije wolniej, a płuca zużywają o wiele mniej tlenu. Zwalnia także metabolizm. Tak stało się w przypadku Jean i być może właśnie to uratowało jej życie. Leżała w śniegu przez około 6 godzin. Ale dlaczego cząsteczki lodu nie zniszczyły błony jej komórek? Jak to się stało, że jej ciało wytrzymało takie obrażenia i udało jej się przeżyć? W szpitalu lekarze cieszą się, że Jean ma się lepiej. Ciepła krew krąży przez zmarznięte naczynia krwionośne, przywracając jej ciało do życia. Co ciekawe, kryształki lodu nie uszkodziły mięśni i skóry. Kilka godzin później dziewczyna odzyskuje przytomność, a w południe zaczyna rozmawiać. Jean nie wie, co się stało. Pamięta, że szła do domu przyjaciółki, po czym obudziła się w szpitalu. Najbardziej martwi ją to, że samochód jej ojca jest teraz w jakimś rowie. Okazuje się, że dziewczyna upadła i doczołgała się do domu Wally'ego Nelsona. Nie pamięta tego, ale tamtej nocy jej mózg uruchomił instynkt przetrwania. Niestety nie udało jej się doczołgać ostatnich kilku metrów. Jean straciła przytomność tuż za drzwiami i pozostała tam przez kolejnych 6 godzin. Lekarze badają Jean i zdają sobie sprawę, że jest kompletnie zdrowa. Wkrótce dziewczyna zostaje wypisana ze szpitala. Jej przypadek nie jest wyjątkowy. Pewien profesor medycyny ratunkowej, David Plummer, widział w ciągu ostatnich 10 lat 12 podobnych przypadków, gdy pacjenci przetrwali poważne odmrożenia. Jean wraca do domu i ze zdziwieniem odkrywa, że stała się sławna. Ludzie piszą o niej w gazetach, chcą przeprowadzać z nią wywiady i kręcić filmy dokumentalne.
Jej przypadek przyciągnął uwagę wielu lekarzy z całego świata, ale nikomu nie udało się odkryć, w jaki sposób zdołała przetrwać. W świecie ludzi takie przypadki zdają się być cudem, ale w naturze istnieje wiele stworzeń, które potrafią przystosować się do ekstremalnych warunków. Jednym z nich jest żaba drzewna. Zwierzęta te żyją głównie w umiarkowanych i tropikalnych częściach Eurazji. Czasami muszą zmagać się z niskimi temperaturami. Wtedy, gdy zaczynają zamarzać, ich organizm wytwarza glukozę, a zawartość ich komórek zmienia się w syrop. Cukier obniża punkt zamarzania wody. W taki sposób żaby przystosowały się do trudnych warunków. Woda poza ich komórkami może zamarzać, ich ciała mogą stać się twarde niczym kostki lodu, ale płazy żyją i mają się dobrze. Potem, gdy robi się cieplej, dochodzą do siebie. Krew wypełnia ich ciała, wprawiając wszystkie mięśnie w ruch. Jednym z najbardziej niesamowitych zwierząt, które potrafi sprostać niskim temperaturom, są ryby bielankowate. Są przezroczyste i przypominają meduzy. Żyją w ciemnych i zimnych wodach antarktycznych. Bielankowate czują się tam dobrze ze względu na środek przeciwzamarzający zawarty w ich krwi. Mówiąc dokładniej, jest to unikatowa substancja, która zachowuje się jak płyn chłodniczy. Ciecz sprawia, że komórki i organy i ciało ryby nie zamarzają. W jej krwi nie ma czerwonych ciałek krwi, które transportują tlen. Jest to jedyny kręgowiec na świecie posiadający taką supermoc. Na naszej planecie istnieją też organizmy wykorzystujące zimno do przedłużenia życia. Naukowcy odnaleźli je w lodzie na Syberii. Są to na przykład mikroskopowe, wielokomórkowe organizmy, przypominające małe robaki, które mogą żyć w zamrażarce przez około 10 lat. Ale robaki z Syberii miały około 24 tysięcy lat. Naukowcy przetransportowali je do laboratorium i rozmrozili. Robaki ożyły i po bardzo długim śnie zaczęły się natychmiast rozmrażać. Ich organizmy potrafią przejść w stan anabiozy. Zachodzi on, gdy organizm wykazuje minimalne funkcje życiowe. Analiza wykazała, że robaki te mogą funkcjonować w tym trybie przez dziesiątki tysięcy lat. Na naszej planecie występuje wiele tego typu zwierząt. Poza tym stworzenia te to jedne z istot najbardziej odpornych na promieniowanie. Są praktycznie niezniszczalne, ale wracamy do naszej historii. Możliwe, że ciało Jean Hilliard przeszło w stan anabiozy. Być może w jej krwi znajdowała się ciecz uniemożliwiająca zamarzanie. Nikt nie wie na pewno. Dziś kobieta ma zwykłą pracę i niemal nie pamięta tego dnia. Dalsze badania tego tematu mogą umożliwić naukowcom opracowanie specjalnych leków, które okażą się pomocne w niskich temperaturach. Wyobraź sobie, że możesz wyjść na podwórko zimą w samej koszulce i w szortach. Twoje ciało by parowało, a lód pod twoimi stopami topiłby się, ale w środku byłoby ci ciepło. Być może to marzenie, jednak z realistycznego punktu widzenia, producenci płaszczy zimowych nigdy by na coś takiego nie pozwolili. W mroźnym kanadyjskim parku, głęboko pod grubymi warstwami lodu, naukowcy odkryli dziwaczny szkielet, który nazwali zamarzniętym smokiem. Kości tkwiły w lodzie przez miliony lat. Naukowcy potrzebowali kilku dekad, aby zidentyfikować skamielinę i przypisać ją do określonego zwierzęcia. Uznali je za nowy gatunek pterozaura. Były to masywne latające jaszczury, których rozpiętość skrzydeł przekraczała 5 metrów. Ich głowy były 3,5 razy większe od reszty ciała. Pterozaury żyły 76 milionów lat temu, gdy szybowały nad dinozaurami. Naukowcy opisali je jako największe, najbrutalniejsze i najdziwaczniejsze latające stworzenia, jakie kiedykolwiek żyły na Ziemi. Nowy gatunek nazwano Cryodracon boreas, co tłumaczy się jako zamarznięty smok północnych wiatrów. Kiedy w 2013 roku młody alpinista wchodził na jeden z najwyższych szczytów w Europie, Mont Blanc, zauważył wystającą ze śniegu dziwną metalową skrzynkę. Otworzył ją, a w środku znalazły cenne rubiny, szmaragdy i szafiry. Ujrzawszy to, od razu przekazał znalezisko miejscowym władzom. Uznano, że skrzynka prawdopodobnie należała do pasażera jednego z dwóch indyjskich samolotów, które rozbiły się w górach ponad 50 lat temu. Zawartość skrzyni wyceniono na 200 tysięcy dolarów. Władze wciąż szukają prawowitego spadkobiercy tego majątku.
W 2007 roku zamieszkujący północno-zachodnią Syberię pasterz reniferów wędrował ze swoimi synami, gdy zauważył w lodzie coś dziwnego. Gdy tylko zrozumiał, że to młody mamut, od razu skontaktował się z najbliższym muzeum. Mamuciątko nazwano Liuba i w chwili odkrycia były to najlepiej zakonserwowane szczątki mamuta na świecie. Liuba tkwiła w lodzie przez niemal 42 tysiące lat i miała od 30 do 35 dni. Mierząc od trąby do ogona, młode mamuta ma podobne rozmiary co spory cielak. Gdybyście chcieli zobaczyć ją na własne oczy, macie szansę, bo Liuba jest obwożona po muzeach na całym świecie. Na zamarzniętej pokrywie Antarktydy, pokryty wieloma warstwami lodu i śniegu, stoi samotnie zamarznięty wulkan Mount Erebus. Odkryli go w 1841 roku członkowie ekspedycji arktycznej, dzięki temu, że właśnie wybuchł. Wulkan ma wysokość ponad 3600 metrów i jest aktywny od niemal 1,5 miliona lat. Głęboko w środku znajduje się wielki krater wypełniony ogromną ilością płynnej lawy. Wulkan od czasu do czasu wybucha, więc uznaje się, że jest w trakcie nieprzerwanych erupcji, ale nie ma powodów do obaw, bo zwykle są one bardzo niewielkie. W 1991 dwójka podróżnych wędrowała po włoskich Alpach, gdy natknęła się na ciało, które ich zdaniem należało do niedawno zaginionego turysty. Zeszli więc z gór, żeby zgłosić swoje nieprzyjemne znalezisko. Po przeanalizowaniu szczątków okazało się, że wcale nie są takie świeże. Naukowcy określili wiek człowieka lodu na ponad 5000 lat i nazwali go Otzi. To było naprawdę wyjątkowe odkrycie, ponieważ szczątki były zachowane w bardzo dobrym stanie. Otzi przez wiele lat był przedmiotem badań naukowców, którzy stwierdzili, że nasi przodkowie mają z nami więcej wspólnego, niż nam się kiedykolwiek wydawało. Człowiek lodu był pokryty tatuażami, a badanie treści pokarmowej wykazało, że jego ostatnim posiłkiem było wysuszone mięso, podobne do bekonu, który spożywamy obecnie. Otzi ma co najmniej 19 krewnych, żyjących gdzieś w Europie Środkowej. Gdy naukowcy badali stare dziuple wiewiórek na Syberii, natknęli się na coś bardzo interesującego. Jedna z wiewiórek zakopała głęboko pod ziemią kilka cennych ziaren, które przeleżały w wiecznej zmarzlinie 32 tysiące lat. Z nasion tych wyrosły rośliny sklasyfikowane jako od dawna wymarłe Silene stenophylla. Co ciekawe, badaczom udało się pozyskać tkankę z ich wnętrza i wyhodować pełnowartościowe rośliny. Dzięki temu zdołali przywrócić światu kwiaty uznane za dawno wymarłe i posadzili je w wielu naturalnych ekosystemach. W 1930 ekipa norweskich naukowców żeglowała po Oceanie Arktycznym, badając morza i lodowce. Dopłynęli do Wyspy Białej, niebezpiecznego i skutego lodem terenu, na którym żaden człowiek nie postawił wcześniej nogi. Tak im się przynajmniej wydawało. Naukowcy byli zaszokowani, gdy zobaczyli wystający ze śniegu fragment małej łodzi. W jej wnętrzu znaleźli zamarznięty sprzęt naukowy oraz kilka osobistych przedmiotów, w tym kurtkę z podpisem S.A. André. Odkryli wrak słynnej wyprawy balonowej Andrego. W roku 1897 szwedzcy podróżnicy pod przewodnictwem Andrego podjęli próbę lotu balonem na biegun północny i wkrótce słuch po nich zaginął. Szwedzi poznali ich losy dopiero po odkryciu wraku 33 lata później. Jak się okazało, balon rozbił się na Wyspie Białej zaledwie 2 dni po odlocie ze Szwecji. Odkrywcy okrążali wyspę na własnoręcznie zrobionej łódce, ale nie zdołali dotrzeć do domu. W 2010 na terenie wiecznej zmarzliny na Syberii odkryto najlepiej zachowane szczątki mamuta włochatego. Naukowcy nazwali je Yuka na cześć małej wioski, gdzie odkryli zwierzę. Yuka przeleżała w lodzie 39 tysięcy lat, a w chwili śmierci miała prawdopodobnie od 6 do 8 lat. Wieloletnie badania nad jej doskonale zachowanymi szczątkami dostarczyły mnóstwa nowych danych na temat mamutów. W 2019 naukowcy ogłosili, że z powodzeniem aktywowali komórki pobrane z jej tkanek. Niewykluczone, że pewnego dnia po świecie znów będą chodzić mamuty włochate. Patrząc na zdjęcia oraz nagrania z Antarktydy, odnosi się wrażenie, że kontynent ten jest mroźną, pokrytą śniegiem równiną, z wyjątkiem kilku pomniejszych wzniesień. Naukowcy też tak myśleli. Jednak gdy badali góry Gamburceva we wczesnych latach 2000, byli zszokowani, gdy odkryli, że te małe, skaliste pagórki były zaledwie szczytami gigantycznej formacji górskiej, przykrytej ponad kilometrową warstwą śniegu. Używając radarów, badacze odkryli, że pasmo ma około 3000 metrów
metrów wysokości i rozciąga się na 1200 kilometrów. Jest podobnych rozmiarów co europejskie Alpy, tyle że przykryte tonami lodu i śniegu. Pewien biznesmen, badając rzekę płynącą w pobliżu syberyjskiej kopalni złota, znalazł w lodzie coś bardzo interesującego. Były to szczątki młodego nosorożca włochatego, którego później nazwano Sasza. Zwierzęta te wyginęły 15 tysięcy lat temu. Uważa się, że Sasza przeleżała w lodzie 39 tysięcy lat. To wyjątkowe znalezisko, bo jest to jedyny tak dobrze i w całości zachowany nosorożec włochaty. Topniejące lodowce wokół północno-włoskiego miasteczka Pelo odsłoniły przedmioty sprzed dziesiątków, a nawet setek lat. Odnaleziono m.in. osobiste rzeczy żołnierzy, takie jak dzienniki, fotografie, a nawet listy miłosne. Historycy znaleźli pod lodem również cały magazyn pełen metalowych hełmów oraz odzieży. W 1845 Sir John Franklin wyruszył na niefortunną wyprawę na biegun północny. Jego ekipa podróżowała na dwóch statkach – HMS Erebus oraz ironicznie nazywanym HMS Terror. W trakcie wyprawy doszło do katastrofy, w wyniku której oba statki zatonęły w mroźnych wodach. W 2016 ekipa badaczy odkryła wrak HMS Terror. Mimo że zatonął 170 lat wcześniej, mroźne wody utrzymały go w doskonałym stanie. Naukowcy opisali wrak jako zastygły w czasie. Talerze i szklanki wciąż były na półkach. Łóżka i biurka również pozostawały w idealnym porządku. Nawet bagaże pasażerów były w dobrym stanie. Niedaleko odkryto również wrak HMS Erebus, ale ze względów na zmienne warunki w tym miejscu nie był w aż tak dobrym stanie. Lód lodowcowy okalający jedną z norweskich przełęczy, często wykorzystywaną przez wikingów, ujawnił setki starożytnych artefaktów. Jednym z nich była ogromna, nieotwarta drewniana skrzynia. Badacze niemal wychodzili z siebie, czekając na jej otwarcie. Uważali, że w środku mogą być skarby lub przedmioty kultu należące do wikingów, które dałyby nam lepszy wgląd w ich cywilizację. Gdy w końcu udało się im otworzyć, zaskoczeni badacze zobaczyli w środku zwykłą świecę, wykonaną z pszczel. Wosku. Jak się okazało, skrzynia wcale nie była tak wiekowa, jak uważano. Po przeanalizowaniu świecy odkryto, że pochodzi z XVII wieku, podczas gdy era wikingów zakończyła się pod koniec XI stulecia. Niewykluczone, że skrzynia ze świecą była własnością pewnego rolnika, który transportował ją ze swojego letniego domu do zimowego, żeby z jej pomocą rozświetlić długie noce. Wszyscy kochają wakacje, ale zastanawianie się nad tym, co spakować, może być przytłaczające, szczególnie wtedy, kiedy ogranicza cię waga i rozmiar bagażu. Nie zapominaj także o tym, że na pewno będziesz chciał przywieźć jakieś pamiątki z podróży, więc przyda się nieco wolnego miejsca. Jeśli twoja walizka okaże się zbyt ciężka, może cię to kosztować na lotnisku niemałe pieniądze. Zrelaksuj się i skup się tylko na zarezerwowaniu wakacji, ponieważ my zajmiemy się twoim bagażem, dzieląc się z tobą kilkoma przydatnymi poradami. Ubrania będą stanowić zapewne największą część twojego bagażu. Biorąc pod uwagę zasady obowiązujące we większości linii lotniczych, zezwala się na przewóz jednej torby w przypadku lotów krótkodystansowych i dwóch na dłuższych dystansach. Nie jest to dużo, kiedy chcesz na wyjeździe zadać szyku, szczególnie zimą. Nie znaczy to jednak, że musisz wywracać swoją bieliznę na drugą stronę, żeby móc nosić ją o jeden dzień dłużej. Trzeba być sprytnym i wiedzieć, jak się pakować. Po pierwsze, rozważ, w jaki sposób składasz każdą rzecz. Najbardziej oszczędzającą miejsce metodą na przechowywanie odzieży w walizce jest zrolowanie każdego elementu garderoby. Pomyśl o swoich ubraniach jako śpiworze, który zabierałeś na kemping. Zawsze wydawał się zbyt gruby, żeby upchnąć go z powrotem do pokrowca, ale jeśli miałeś w sobie wystarczająco dużo samozaparcia, potrafiłeś zrolować go na tyle ciasno, że się w nim zmieścił. Z ubraniami nie musisz się aż tak siłować, ale sprawdzi się tu ta sama zasada. Zacznij od koszulek, spodni i reszty rzeczy, które musisz poskładać tak, jak robią to w sklepach odzieżowych. Następnie, kiedy masz już zgrabne kwadraty lub prostokąty, zroluj je ciasno. W ten sposób otrzymasz rolki ubrań, które możesz spakować do walizki. Podziwiaj, ile masz miejsca! Oto coś, czego zapewne doświadczył każdy z nas po przybyciu na miejsce. Kładziemy walizkę na hotelowym łóżku, otwieramy ją tylko po to, żeby zobaczyć, jak walają się po niej nasze ubrania, które przecież wcześniej tak schludnie ułożyliśmy. Zupełnie jakby przeszło przez nią tornado.
Twój bagaż przeżył ciężką podróż z twojego domu do punktu docelowego. Był ciągnięty przez całe lotnisko, przerzucany przez bagażowych i podrzucany podczas turbulencji samolotu. Zwykłe gumki recepturki pomogą w uniknięciu podobnej katastrofy. Kiedy już zrolowałeś ubrania, owinij je kilkoma gumkami, żeby zabezpieczyć przed rozwinięciem. To świetny sposób, jeśli chcesz złączyć ze sobą całą stylizację. Być może masz w głowie połączony zestaw składający się z samego dżinsu i nie możesz się już doczekać, kiedy zaprezentujesz go na wyjeździe. Złóż ubrania tak, jak polecaliśmy wcześniej, a następnie ułóż wszystkie elementy jeden na drugim, po czym zroluj je razem. Możesz nawet zaplanować stylizację na każdy dzień jeszcze zanim wejdziesz na pokład samolotu. Możliwe, że mimo wszystko wolisz składać ubrania, szczególnie te biznesowe, jak koszule i garnitury. Na szczęście na to też możemy coś poradzić. Zamiast składać każdą rzecz osobno, połóż je jedna na drugiej. Zacznij od koszul i bluzek, kładąc je naprzemiennie tak, aby ich kołnierzyki znajdowały się na środku. Przejdź teraz do spodni i mniejszych elementów odzieży i ułóż je po środku koszul i bluzek. Zacznij składać ubrania tak, aby koszule otuliły pozostałe elementy garderoby. W pewnym momencie uzyskasz schludną paczuszkę przypominającą prezent. Dzięki swojemu kwadratowemu kształtowi powinna idealnie wpasować się do twojej walizki. Chcesz zaoszczędzić jeszcze więcej miejsca? Zamiast umieszczania bielizny i skarpet w jednej części walizki, spróbuj powciskać je w puste miejsca i luki, których zapewne w niej nie brakuje. Jeśli na przykład chcesz zabrać ze sobą czapkę, wnętrze twojego nakrycia głowy jest świetnym miejscem do przechowywania skarpetek. Dotyczy to także innych małych przedmiotów, takich jak ładowarki do telefonu czy też krawaty. Mimo to pamiętaj, że możesz także zaoszczędzić miejsce, kładąc krawaty i paski płasko na ubraniach. Jeśli bardzo ogranicza cię rozmiar bagażu, załóżmy, że wybierasz się na dwutygodniowe wakacje i masz do dyspozycji jedynie bagaż podręczny, mamy dla ciebie jeszcze inną metodę. Kup sobie worki próżniowe i przechowuj w nich ubrania. Dzięki nim będziesz mógł złożyć ze sobą kilka stylizacji i zmniejszyć ich objętość na tyle, żeby wielkością przypominały torbę na laptopa. Złóż ubrania, które chcesz zabrać i włóż je do worka próżniowego. Powinieneś móc umieścić w nim od 8 do 10 standardowych elementów garderoby albo kilka większych. Kiedy wypełnisz już worek, zamknij go i opróżnij z powietrza, używając do tego wbudowanego zaworu zwrotnego. Najłatwiej zrobić to rolując worek, jesteś w tym już pewnie całkiem niezły, albo używając kolan. W standardowym bagażu podręcznym powinno zmieścić się od 2 do 4 worków próżniowych, co może być przydatne, kiedy chcesz trochę zaoszczędzić, unikając wykupowania bagażu rejestrowanego. Możesz zabrać jeszcze więcej ubrań, jeśli włożysz je do poszewki na poduszkę. Najlepsze jest to, że dzięki temu będziesz miał też wygodną poduszkę do spania podczas długiego lotu. Jeśli zostało ci trochę wolnego miejsca, kolejnym sposobem na zorganizowanie rzeczy w walizce są organizery. Może nie zaoszczędzają aż tyle miejsca co worki próżniowe, ale wielu podróżników je sobie ceni, ponieważ dzięki nim ich ubrania są ułożone schludniej. Możesz porozkładać je według stylizacji albo rodzajów ubrań, na przykład jedną część przeznaczyć na spodnie, a inną na bluzki. Łatwo je dostać w większości sklepów internetowych oraz w sklepach podróżniczych. Produkuje się także organizery przeznaczone specjalnie na jedną lub więcej par butów. To dobry sposób, aby zminimalizować ilość miejsca, którą buty zajmują zazwyczaj w twojej walizce i zabezpieczyć ubrania przed zabrudzeniem podczas kontaktu z obuwiem. Nikt przecież nie chce, żeby jego koszulki pachniały jak stopy, prawda? Jeśli wciąż nie udało ci się wcisnąć ubrań do walizki, istnieje jeszcze kilka sposobów, które możesz wypróbować, żeby zabrać ze sobą więcej bagażu bez dodatkowych opłat. Najbardziej oczywistym jest użycie własnego ciała. Dobrze słyszałeś, czas ubrać się na cebulkę. Wybierz ubrania, które zabierają najwięcej miejsca i nałóż na siebie tyle warstw, ile zdołasz. Możesz nałożyć pod spodnie shorty albo narzucić na siebie kilka warstw zimowych ubrań, takich jak swetry, kurtki i płaszcze. Możliwe, że trochę się spocisz, ale większość lotniskich samolotów jest dobrze klimatyzowana. Poza tym zawsze możesz zdjąć z siebie kilka warstw, gdy wejdziesz na pokład samolotu. Przydadzą ci się, kiedy będziesz już wysoko w chmurach i zrobi ci się zimno. Jeśli nie chcesz nosić na sobie tylu warstw, na pokład samolotu możesz bezpłatnie wnieść jeszcze jedną torbę. Zdobądź torbę z jakiegokolwiek sklepu wolnocłowego na terenie lotniska. Przyda ci się też na przyszłe podróże. Włóż wszystkie nadprogramowe warstwy odzieży do tej dodatkowej torby i wnieś ją na pokład samolotu, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów. Warto także przyjrzeć się samej walizce, a przede wszystkim sprawdzić, ile waży. Wiele osób zapomina, że standardowe 7 kg akceptowane przez większość linii lotniczych uwzględnia wagę walizki.
A zdarza się, że waży ona od 2 do 3 kg. To ogromna część dopuszczalnej wagi. Kiedy będziesz kupował walizkę, weź pod uwagę jej ciężar. Wybór lżejszej pozwoli Ci zabrać więcej rzeczy. Trzymaj się tych przydatnych wskazówek i ruszaj w drogę, zabierając ze sobą wszystko, co chcesz, bez zbędnych kompromisów i mając w portfelu więcej pieniędzy do wydawania na wakacjach. Miłego lotu! Jeśli wydaje Ci się, że Ziemia jest duża, pomyśl sobie, że Słońce stanowi 99,9% masy całego Układu Słonecznego. Cała reszta, planety i ich księżyce, asteroidy, komety, obłoki gazu i pyłu, to zaledwie 0,1% łącznej masy. Słońce znajduje się około 150 milionów kilometrów od Ziemi, ale mimo tego dystansu skutecznie ogrzewa całą naszą planetę. Temperatura na powierzchni Słońca wynosi ponad 5,5 tysiąca stopni, więc jak to w ogóle możliwe, że otaczająca gwiazdę przestrzeń kosmiczna jest zimna jak lód? Aby to ogarnąć, musimy najpierw zrozumieć różnicę między ciepłem a temperaturą. Ciepło to nic innego jak ilość energii wewnątrz obiektu, natomiast temperatura mierzy intensywność ciepła. Gdy ciepło jest przekazywane do obiektu, wzrasta jego temperatura, a gdy traci ciepło, jego temperatura spada. Wymiana ciepła następuje na jeden z trzech sposobów. Słońce robi to poprzez promieniowanie, czyli uwalnianie ciepła w postaci światła. Twoje ciało również emituje ciepło, tyle że w formie fali podczerwieni. To na tej zasadzie działa na przykład termowizor. Im więcej ciepła pochłania ciało, tym więcej go oddaje. Do wymiany ciepła potrzebne są cząsteczki, a przestrzeń kosmiczna to w dużej mierze próżnia. W kosmicznej pustce rośnie odległość między cząsteczkami, co ogranicza ich zdolność do przekazywania ciepła. Dzięki temu próżnia działa jak doskonały izolator. Ciepło opuszczające Słońce przemieszcza się w formie promieniowania słonecznego. Promienie ogrzewają tylko nieliczne cząsteczki znajdujące się na ich drodze, natomiast próżnia jako taka pozostaje chłodna. W ziemskiej atmosferze jest aż gęsto od rozmaitych cząsteczek, a zatem ciała na Ziemi z łatwością pochłaniają oraz przekazują ciepło. Gdy na Ziemi wystawimy czajniczek na Słońce, nagrzeje się do kilkudziesięciu stopni. Ten sam czajniczek umieszczony na orbicie w bezpośrednim świetle słonecznym rozgrzeje się do 120 stopni, ponieważ może przekazywać ciepło wyłącznie poprzez promieniowanie. A przesunięty tam, gdzie nie docierają promienie słoneczne, zamrozi się do minus 270 stopni, bo tyle wynosi temperatura próżni. Słońce nie jest wcale żółte. Emituje światło w szerokim widmie fal. Temperaturę i kolor gwiazdy możemy określić w oparciu o szczyt jej widma, czyli długości fali. Najzimniejsze gwiazdy mają kolor czerwony, najgorętsze niebieski, natomiast gwiazdy pomiędzy tymi ekstremami są żółte, pomarańczowe oraz białe. Promieniowanie naszego Słońca jest najintensywniejsze w zielonej części widma i chociaż w rzeczywistości ma barwę białą, ludzkie oko przeważnie postrzega je jako żółte, ponieważ nasza atmosfera mocniej rozprasza światło niebieskie niż czerwone. Podczas wschodu i zachodu Słońca w widmie słonecznym jest więcej światła czerwonego i stąd biorą się przepiękne widoki o tych porach dnia. Plamy słoneczne to ciemniejsze obszary na powierzchni Słońca, które mają znacznie niższą temperaturę, a jednocześnie silniejsze pole magnetyczne. Ponieważ na tych obszarach nie uwalnia się ciepło, sprawiają one, że reszta powierzchni Słońca jest trzykrotnie jaśniejsza. Kontrast jest tak silny, że plamy słoneczne wydają się niemal czarne. Gdyby jednak plamę słoneczną umieścić z dala od gwiazdy, jaśniałaby na nocnym niebie niczym księżyc. Wszystkie planety Układu Słonecznego krążą wokół Słońca w tę samą stronę, ponieważ zostały uformowane z tego samego dysku protoplanetarnego. W większości obracają się również wokół własnej osi, w tym samym kierunku, wszystkie poza Uranem oraz Wenus. W ich przypadku musiało dojść do jakichś kolizji, które permanentnie zmieniły ich rotację. Z galaktykami jest inaczej. Zwykle nie powstają z pojedynczego obłoku pyłu i innych cząsteczek. Gromady galaktyk skupiają się wokół tak zwanych włókien. Są to struktury wszechświata przypominające gęste nici, złożone głównie z ciemnej materii, wyznaczające granice międzygwiezdnej pustki. Protogalaktyki powiązane są oddziaływaniami grawitacyjnymi na niewielkich obszarach kosmosu, prawdopodobnie ze względu na rozmieszczenie ciemnej materii we wszechświecie.
Materia włókien obraca się spiralnym ruchem w kierunku obszarów o najwyższej gęstości. Dlatego może wydawać się, że galaktyki kręcą się w tę samą stronę, jednak w rzeczywistości kierunek jest losowy. Jest szansa, że w przyszłości uda się wznieść windę na Księżyc. Taka konstrukcja miałaby blisko 400 tysięcy kilometrów wysokości. Oczywiście ze względu na rotację obu ciał niebieskich nie da się zrobić połączenia na sztywno. Jeden koniec byłby prawdopodobnie zawieszony wysoko na ziemskiej orbicie. Szacuje się, że budowa takiej windy kosztowałaby kilka miliardów dolarów. Na Księżycu znajdują się niezwykle cenne surowce, m.in. te potrzebne do funkcjonowania elektrowni termojądrowych, jak również rzadkie pierwiastki przydatne w elektronice. Biorąc pod uwagę geologiczne bogactwo Księżyca, winda zamortyzowałaby się już po 53 kursach. Kabel windy byłby raptem grubości ołówka, ale ważyłby jakieś 40 ton. Ponoć można już coś takiego wykonać z materiałów, które człowiek ma do dyspozycji. A może kombinacja dwóch wind? Jedna prowadziłaby z powierzchni Ziemi na stację kosmiczną, a stamtąd w kierunku Księżyca. Druga umożliwiałaby dostanie się na Księżyc. Planety Układu Słonecznego krążą obecnie po stałych, przewidywalnych orbitach, jednak w trakcie kształtowania Układu Planetarnego zdarzały się kolizje między gazowymi olbrzymami. W przypadku zderzenia czołowego dwa gazowe olbrzymy wchłaniają się wzajemnie, tworząc jedną planetę i nie tracąc żadnej masy, ani z gazowej otoczki, ani ze skalistego jądra. Kolizja z dużą prędkością zwykle kończy się utratą przynajmniej części gazowej atmosfery, a przy jeszcze wyższej eksplozją obu planet. Jeśli planety jedynie zahaczają o siebie, nie stykając się jądrami, tracą część masy. W wyniku takiego zdarzenia planeta może nawet zmienić swój kształt. Astronomowie odkryli znajdującą się niezwykle daleko galaktykę, która wygląda na odpowiednik Drogi Mlecznej. Widzimy ją taką, jaką była 1,4 miliarda lat po Wielkim Wybuchu, podczas gdy Wszechświat ma blisko 14 miliardów lat. Światło z tej galaktyki potrzebowało ponad 12 miliardów lat, aby dotrzeć do Ziemi. Obiekt okazał się zaskakująco mało chaotyczny, co zaprzecza hipotezie, że wszystkie galaktyki we wczesnym stadium rozwoju były burzliwe i niestabilne. Aby opuścić Drogę Mleczną, trzeba pokonać 25 tysięcy lat świetlnych od centrum galaktyki, bądź 500 lat świetlnych w pionie. Nasza galaktyka to dysk o średnicy około 100 tysięcy lat świetlnych oraz grubości 1000 lat świetlnych. Nasz Układ Słoneczny znajduje się jakieś 30 tysięcy lat świetlnych od centrum, w tak zwanym ramieniu Oriona. Aby całkowicie opuścić Drogę Mleczną, trzeba najpierw wylecieć poza krawędź halo galaktycznego, czyli rozproszonego gazu oraz starych gwiazd skupionych w gromady kuliste. Natomiast aby móc w pełni podziwiać Drogę Mleczną, trzeba oddalić się blisko 50 tysięcy lat świetlnych w pionie. Obecnie nie dysponujemy technologią, żeby wysłać na taką odległość choćby teleskop. Niektóre gwiazdy pochłaniają swoje planety. Mamy szczęście, że Układ Słoneczny jest wyjątkowo stabilny. Nie musimy się obawiać, że Ziemia bądź inna planeta nagle zboczy z orbity i zapadnie się w Słońce. Co najmniej 1/4 układów z gwiazdami podobnymi do naszego Słońca ma dość burzliwą przeszłość. W niektórych układach chaotyczne ruchy jednych planet zakłócały wędrówki innych, albo wręcz wyrzucały swoich sąsiadów z orbity. W rezultacie wypchnięte planety czasami zapadały się wewnątrz swoich gwiazd. W takim wypadku planeta zostaje całkowicie pochłonięta, dosłownie rozpuszcza się już w zewnętrznej warstwie gwiazdy.